Dobrze, to w takim razie czas zacząć podsumowanie roku. 2020. Kurwa, drugi będzie jeszcze gorszy. Nie, już się zaczyna się z przytupem ten sezon. Aha, jego dom o świecie, dobra, okej, okay, nie wiem, to zobaczymy. Nie wiem, analizować będę później. Nie wiem, ja uważam to za chyba najgorszy rok, jaki pamiętam w historii anime. The best season ever. Ja powiem, jak już może tak być. Zanim przejdziemy do kora tego całego podcastu. Mi top było łatwo zrobić, więc po tym względem. Ja wam powiem tak, no właśnie, no top mi też było łatwo zrobić, ale zrobić tam ogólnie najgorsze czy tam zawody to miałem duży problem. Dlatego, że ja zawsze robię tak, że wziąłem sobie wszystkie anime, co widziałem, nie, spisałem sobie i kurwa ich było, nie wiem, tak mało, że jakby musiałem wdupić jakieś rzeczy do zawodów, bo nie było co dać. Ale to nie znaczy, że mnie nie zawiodło, po prostu no jakby nie wiem jak to wytłumaczyć, to był taki jakby okres, że nic prawie nie było do wyboru. To patrz, teraz coś ci powiem z drugiej strony. Jakie było kontrowersyjne anime, które żech miał w moim top 5, pamiętasz? No właśnie! To pomysł, że ja miał w zeszłym roku problem, bo nie miałem nic fajnego znaleźć. Znaczy, ja miałem w tym roku. Znaczy nie, no ja, ale tyś tego nie powiedział wtedy, żeś to dodał, bo źle co innego dodać. No żeś powiedział, że się podobało, to są dwie różne rzeczy. Znaczy, no to jakby mi się podobało, ale nie było lepszych serii. W moim odczuciu, ja, nie? Czyli w twoim odczuciu teraz był problem, a w moim był w zeszłym roku problem. Dzisiaj teraz byłem łatwiej, więc jakby no, wszystko zależy. Znaczy, ten sezon, który się skończył, był chujowy, ale cały rok nie był zły. Można powiedzieć, że mi się wydaje, że cały rok był zły. Ja bym określił, że ten rok jakby, on w sumie był dobry pod tym kątem, że ja nie miałem aż tak dużo rozczarowań, bo w sumie na zbyt wiele nie liczyłem w tych seriach. Więc można powiedzieć, że nie rozczarował mi aż tak. No to może to zaczniemy od ciebie, jak już tak rozpocząłeś takim monologiem. Chcesz, to może zacząć. Możesz się wygadać, nie? Rozpocząłeś notatnik? A się zaraz robimy wyszarowania czy na lepsze? Znaczy, najpierw najlepsze. Top i wyróżnienie. Kto to będzie sumować, powiedz? Od piątego, nie? Ty będziesz sumować, czy jemu zapisywać? Ja mogę sumować. Nie zapisuj, bo zapomnimy. Słyszysz, że będzie sumować? Będę pisał, dziękuję się. Najpierw wyróżnienia, czy... Najpierw najlepsze, okay. Czyli te od piątego lecę, czyli tak. Piąte co żem dał, to w sumie tak już z braku laku, bo aż tyle nie było według mnie fajnych. Dodałem ten ostatni sezon tego Shokugeki no Soma, jakby takie zwieńczenie całej serii i tak dalej. Słabizna. No słabizna, no ale no muszę coś wyróżnić, no to jest na zasadzie ajfurety, na zasadzie ruchy w dupie, no. Cycki gotowanie, no. Dokładnie. Potem na czwartym miejscu to już tak bym powiedział, że dałem to, bo mi się po prostu podobała ta seria, ale nie aż tak jak te inne, to było Kami no Tou. Czyli ta seria o tych wieży, nie? Ona mi się podobała, bo się tak jakby wyróżniała takim i settingiem, i w ogóle tym klimatem, bo to pewnie dlatego, że to jest ta machwa, nie? Ta koreańska. No. To się różniło od tych schematów japońskich. Nawet nie machwa, to jest webtoon. No ale ogólnie inny klimat, no. Od tych japońskich kurwa schematów, tych klisz, to mnie zaciekawiło i podoba, czego na kontynuację jakby była. Aha, ja tylko warto wspomnieć tutaj słuchaczom, że czy tam widzom, że chcieliśmy tak bardziej syntetycznie to wszystko zrobić, żeby było i tak, żeśmy o tych seriach już rozmawiali dosyć długo, więc teraz no, raczej się streszczamy w paru zdaniach. Do poprzednich tam podcastów tam to wszystko zapowiedziane. Potem była jeszcze taka seria, co trwała chyba 4 sezony, ale skończyła się w tym roku, więc uznaję za tegoroczną, to jest Diamond No Ace drugi akt, czyli tam ten baseballowa seria, jak to się nazywa, no wiecie, tam baseball, nie tam kurwa high school i tak dalej. Mi się ogólnie podobała, pierwszy sezon, drugi jeszcze bardziej. O kurwa. To było w styczniu się, znaczy w tym pierwszym sezonie było jako, że... Co Patryk? Ty tego nie piszesz? Przecież on zapisuje. Ja bym to pisał potem. Ja to u siebie mam swoje, nie piszę, nie? Ja pierdolę, ktoś mnie teraz zdziwił. No się skończyło chyba na początku tego roku, więc ja... Że co, że zdziwił, że go, że tak mu się bejzbał? Diamond the Ace. Że to seria widział. No to co? No, paździesz. Mi się pierwszy... Powiem ci... Kojarzysz ile odcinków miał drugi sezon? Pierwszy? Po 50 chyba. Pierwszy miał 100 coś chyba. Żartujesz, tak dużo. Sumarycznie nie. To mi się chyba tak po 30-40 odcinkach ten pierwszy zaczął mnie nużyć, a drugi to już no... Czy ja lubię ten taki, to jest taki schemat, ale lubię go taki. Są znacznie lepsze, moim zdaniem. Na pewno, ale ja po prostu polubię tych bohaterów, jakby tak się związał z nimi, mi się podobało. No. Potem dużo lepsze serie były. Na drugim miejscu dałem ten ostatni sezon Yahai Ore, czyli tam...
przygody cynika. Mi się fest spodobało jakby zakończenie tego, tam jak on w końcu zdecydował się na jakąś kurwa z tych działów, to już tyle trwało. No to powiadałem, na coś się... Nie podobało. To dobra, teraz tak byś Arifureta teraz odpowiedział. No. Znaczy, że ja opowiedział Arifureta, to no, jest na takiej na zasadzie ty Jahari. Na razie ta twoja cała lista to jest tak Arifureta. Kurwa, mać. Znaczy, to są najlepsze, co jest tych, co obejrzał, no, ja mam więcej powiedzieć, ja nie mam nic więcej. No nie wiem, mi się podobała ta seria i w ogóle całe, jakby wszystkie te, kurwa, sezony, może niektóre trochę mniej, niektóre trochę gorzej, ale... Jedyne, co mi brakowało w tym zwieńczeniu, to żeby wybrał Tajtę Ciełcha, no ale nie może wszystkie. No nie, mi się właśnie podobał w ogóle. I co na miejscu pierwszym? No. Na pierwszym miejscu to chyba jest było wiadome, jedyna słuszna seria w tym roku, która jest jedynym światem nadziei, kurwa, czyli Kanojo Okari Shimasu. Czyli co, Rental Girlfriend? Oczywiście. Wspaniała tematyka, którą lubię poruszać. Chyba godzinęśmy o tym rozmawiali. Przygody mecenasa i tak dalej. No to jest wspaniała seria. Liczę, że będzie kontynuacja. Jedynym i słabym punktem było takie chujowe zakończenie, które tam... Nie, mecenas to nie, to złe słowo. Odwrócili minutę później po pierwszych napisach, co mnie wkurwiło, no ale to już też nie można je wszystkie. Mindfuck. Więc to jest moja seria, moja lista, no wygrało u mnie Kanojo. Co się spodziewałem już na tym sezonie, że tak będzie, no ale... Coś chciałeś wyróżnić? Nie, wyróżnienia właśnie, no. Aha, wyróżnione serie, no to dałem dwa wyróżnienia, takie osobne. Było takie serie jak... Laurka będziemy robić. Proszę? Będziemy robić Laurka. Nie, wyróżnienia to są tylko takie. No kurwa, no Laurka, bierzesz kartkę papieru i malujesz serduszko. Honorable Mentions to może Runway de Warate, czyli te o tych takich, no, co na wybiegu tam było. No. Mi się podobało to, że taką poruszyli taką trochę trudną w sumie tematykę do pokazania w anime, moim zdaniem, i było to ciekawie pokazane, nie było takie kurwa głupie, jak myślę, że będzie. Podobało mi się po prostu, jak to było zrobione. Nie wiem, to było full subiektywne, jak te baby tam wyglądały na tym wybiegu. No, mi się tam nie podobały szczególnie, znaczy, ale takie te błyski, no, i te takie gwiazdeczki, co tam były, to wiadomo, że ona musi być piękna. No, ja to uznam, bo no, za takie umowne, nie wiadomo. No, fuj umowne. To jest fabulous. A drugie wyróżnienie, co żem dał, to było seria od Triggera, to było BNA, czyli tam... Musi do anime. A tyś to widział? Ja to widział, ale ja to chciałem dać do top 5, ale mi się nie podobała tego, bo to było takie epizodyczne. Były takie elementy, kuba. Ale jak my to omawialiśmy, to ktoś chyba tego nie widział wtedy, nie? Nie, wtedy widziałeś chyba tylko tą pierwszą połowę chyba, nie? Nie, nie, ja tam może dwóch epów nie widziałem, ja nie zdążył tego obejrzeć, ale ja to widział do końca potem. I ogólnie... Jakoś nie powiedział, ja to tak, Patryk to... Joto bronił, Patryk atakował, a ja mi się kojarzył, że ktoś tam nic o tym nie mówił. Nie, ja na pewno że Godę, ja to widziałem, no bo cały rząd widział. Myślałem tylko, że Godę, że widział to pierwsze połowę, że się płci odechciało i że nie fajnie. No ale ja to chyba koniec skończył, ja wiem, że to na pewno widział całe. No jakby nie podoba mi się epizodyczność, ale jakby za samo wykonanie, tak jakby jakościowo, graficznie i tak jakby w ogóle takie konstrukcyjnie było fajne, więc to. Coś mogę powiedzieć, Boss z Mario. No. Jeszcze raz? Boss z Mario. Boss Mario, co to jest? Z gry z Mario, Boss. Aha, w sensie boss z tym anime. Nie w anime. Chodzi mi, że to anime to jest boss z Mario. No też nie rozumiem. No, a Kupa się nazywał, nie? No przepraszam, że to było niezrozumiałe. Trzeba powiedzieć, że król teraz Kupa. Go obraziłeś, to król Kupa, obraziłeś go. To są moje wyróżnienia, no. Kurwa, niech... Najgorsze to potem podobno, nie? To no. No i tyle. Z mojej strony. Teraz butelka i kogo wypadnie na tego bęc, chyba że ktoś... No, tej butelki nie mamy do kręcenia. Seba się odezwałeś, no to... Czekajcie, jak to było, że była ta punktacja, jest jakby... Czym wyżej, tym więcej punktów, czyli za pierwsze jest 5. Tak. Dobra. Dobra, czyli pierwszy najlepszy anime tego roku, jakie... Ale nie, znaczy piąte. Tak, ja zawiąłem od dołu, czyli tu będą trzy serie z tego sezonu. Znaczy na sezonu jesiennego teraz, 2020, i tak, na piątym miejscu, tu nie będę opowiadać całkowicie, tylko tak, Akudama Drive. Akudama Drive. Za wykonanie, za dramę, za krew, za brutalność. Badaliśmy poprzedni podcaście, to możecie sobie przesłuchać. Na czwartym... Zostaw suba i wejdź na Patronite'a. Na czwartym miejscu... I łap mu górę. No, Nana. Czyli Nana na wyspie z X-Menami. W sumie tak się zastanawiam, wpisywać to? Dobra, no, nie musi. Ale chodzi mi, czy pokazywać wizualnie, bo na razie wszystko stoi statycznie. Tak nie szybko musisz, leci, że... Nie no, może mi się będzie nudziło. Trzecie miejsce o końcu świata, czyli Kamisama ni Nattaki. Odynie, który stał. Odynie, tak. Odynie, dokładnie.
Nana. Pisze Odin, to się chuja pojawił. Odinio. Na drugim miejscu to, co Rafał miałby wyróżnionych, czyli Runway de Varate. No, tej modzie bardzo mi się podobało. Najbardziej mi się podobał ten wątek tej wysokiej, co była modelką, a się projektacją zostać. Bardzo mi się podobało. Postacie fajne. Ogólnie na końcu mindfuck, co Patryk mówi, co z czego się śmiał. Już nie pamiętam. Najlepiej to było, to Oleg powiedział, Sebastian, co na to... Najlepiej to było, co Oleg mi powiedział. Oleg powiedział, Sebastian, na to nie patrz, bo po pierwszym odcinku za szybko to idzie do przodu. Nie patrz. I według mnie dobrze zobaczył. Nie żałuję. Warto. I pierwsze miejsce... Jak to powiedział mój kolega, kiedyś mnie tam pytał, Sebastian, co to jest szałot, nie? To mu będą mu kartofle, martabrella, ogórek, majonez, nie? Będą, no, ci niemiecowy, weź wszystko, co masz w lodówce, wrzuć do miski i wymieszaj, nie? Nie, bo niektórzy psują na przykład kukurydzę o papryką, to już no. Nie jest, nie. No. Bez papryki, bez kukurydzy. I dlatego pierwsze miejsce dla anime, gdzie wszystko wrzucasz i mieszasz i wychodzi ci smaczne jedzonko. W różnych rejonach różnie robią. Dorohedoro. Dorohedoro na pierwszym miejscu. Według mnie tutaj nie ma nic innego. Po prostu jazda bez trzymanki. Masakra. Początku roku była bardzo dobre. Powiem ci, zobacz, że ta twoja lista nie jest dla mnie tak rozczarowująca jak to pan Rafał. No pan Rafał to takie miałem wrażenie, że... Grafika, bohaterowie, flaki, humor, abstrakcja, wszystko w jednym. Good. No. I ogólnie teraz bym się oddać wyróżnienie, czyli to, które byłoby dla kinówki. Przecież wyróżnienie pisze, po co? Nie, ale to jest taki główny. Wyróżnienie dla anime o najlepszym ojcu pod słońcem, czyli Made in Abyss. 3. Najlepsze anime, znaczy najlepsza kinówka i najlepsze anime, gdyby to było brane w ogóle pod uwagę w 2020 roku. Nawet by pokonało Dorohedoro? Ja. U mnie ja. Po prostu jak na to patrzysz, widzisz niektóre sceny, to potrzebę się zastanawia, ciekawe, gdzie tu jest granica, co jeszcze mogą przekroczyć, co mogą jeszcze pokazać po prostu, nie? I za to największy plus. Jest brutalność, wychodzą niektóre tajemnice z przeszłości, warto zobaczyć. I to wchodzi moja lista. Proszę. Chyba się nic nie pokryło z twoim. Nie ma, no są dwaj liderzy, no to może... I kolega mnie zasmucił, że podobno mowy nie być kolejnego sezonu, bo to co tam się odwala, to podobno jest gorszy niż w kinówce. Na razie jest. Na razie jest, ale godą, że może być ciężko. No ta kinówka już tak ci powiem, ja, że... Jak wszyscy mają wyjebane na jakieś tam... No, no i to właśnie jest ten plus, po prostu mi się podoba, wiesz, że... Mówię tam w worku, wiesz, takich... miluśkich, kawaii, małe, coś takiego wychodzi, czy taki Made in Abyss, po prostu ci tak robią taki mesjach powiedzmy, nie? Może żeś przesadził, ale... No wiem, ale no... Mi się wręcz wydaje, że już tak, że to jest... Miejscami to się już taki niesmaczny robi, kurwa, taki... No, tu chcesz okropności, a tu już niesmaczny. Ciężko ci dogodzić. No bo tak... Ja tak nie lubię takiej mięsnej okropności, że tak powiem. No to tego jest, Niku. Taki jakby, no. Taki... Ja nie lubię takiego widoku, taki jakby... powiedzieć tego rzeźnia, że jest to krowa tak ciach i to jest dobre, ale nie, że tak ciach, choć tego sobie zrozumiesz, to mięso tak albo mielisz. Nie wiem, no, graficznie na wysoko, muzycznie również, muzyka dopasowana, wszystko. Czyli za byś... stary, dobry Made in Abyss po prostu, tylko jeszcze według mnie osobiście przebija serię TV. No, nawet. W pewnym sensie tak. Ale przebija dlatego, że w tej serii TV dużo było takich, co... Tak, taki początek musiał być wprowadzenie tak to wszystko, nie to zeszło, dopiero potem było na końcu co mięso. Ja no ale też z drugiej strony tutaj od początku, bo początek też jest taki bardziej spokojny, nie, to od razu wiesz, że coś dojebią, no bo kurwa... Ale powiem ci szczerze, to nie będę spoilerował, tylko powiem ogólnie, że jak był w środku zwrot akcji, to po prostu się tak zapałem, nie wiem, what the fuck. Nawet zwroty akcji tutaj nawet też są, nie? I no pewne rzeczy to były do przewidzenia, bo chyba żeś od razu dziewuszkę skałę i pomyślał, że kurwa, że to... Nie. Że to ja kurwa nie dożyje końca tego filmu. Nie, ja to mówić o czymś innym. Ja to mówić o czymś innym, o środku to było. Statuj się wątana, ale się wytnie. Dobra, co następnie? Ale humorystycznie też niekiedy mnie aż żyło.
Jak Regu dostał podeku, myślałem, że ja padnę ze śmiechu wtedy. Dobra, to ja będę następnym. Kamisama Nata H to o tym... Na piątym miejscu, ja? Tak. Tam, czyli co to jest? O tym... To ma Nata też tam. Tak, o Dynie. O Dynie. O, nie, ten Nana to było o tym... No Kamisama no Nata, coś tam, nie wiem, napisałem Kamisama, to wiecie co. No, to było... tak. Kamisama to było Nata. Dobre drama, no nie? I ci nic więc tak. Rental Girlfriend to jest czwarta. Red Zero to możemy dać, czy nie? To... Ja, Red Zero? Tak, było w tym roku. No, Red Zero to na trzecim, tak? Tak, tak, tak. Aha, Red Zero. Yesterday No Utate to jest na drugie. A, to było to. Te trójkąty jasne. To jest trójkąt na trójkącie. Gdzie Patryk ma grzyby po deszczu. Wszystko, zdradzanie, wszystko. Z tym krukiem. Kruk, który powinien być chyba naszego podcastu, ale gdzieś zniknął. Masz go gdzieś? No kurwa, czemu ty taki fajny rzecz? Czy można zrobić pin screena z nagranego podcasta? Autor się zapytał, czy da się zrobić... Da się zrobić więcej trójkątów, no nie? I powiedział, potrzymaj mi piwo, no nie? I, nie. Nie, no zrobił mangę, która... Nie, manga jest trójkąt na trójkącie. Tu, kurwa, wejdziesz i tam masz po prostu spirale trójkątów. To jest pojebane. Właśnie opowiadał o tym wtedy, jak był malowany. Tak, ja wspominam to ciepło, tylko głównie dlatego, że czytałem potem nie całą mangę, ale tam trochę tej mangi, głównie końcówkę. Kurwa. Na cała wyszła? Cała już końcówka. Cała, nie ma już więcej, nie będzie. Końcówka praktycznie taka sama, tylko że w chuj więcej trójkątów podpychane w dupę. No ta główna bohaterka miała chyba z 3-4 facetów jeszcze w trakcie po wszędzie. Serio. To trójkąt na trójkącie, żeby po deszczu, tak. Teraz przy siebie mam taką scenę w głowie, powiedziałeś trójkąty powpychane w dupa, w zobacz jak taką ekierkę tak. Taka szkolna jeszcze, taka dużo. Tak do tablicy drewnianej. Brakowało gangbanga, no nie? Tutaj wszystko wygląda. Dobra. Ale z happy endem? Czy wymuszonego? Myślę, że z happy endem. Myślę, że byłaby bardzo zadowolona z... A to wtedy to jest gangbang? A czy nie? No może by, dobra. I to było co? Trzecie miejsce? Czy czwarte? To było drugie miejsce. A pierwsze Doro Hedoro. Doro Hedoro. Doro Hedoro. Co to kurwa jest Doro Hedoro? To nie widzisz, masz wszystkiego, co może być. To jest na co taki jaszczur, to jest na okładce? Tak, no. Tak. Aha, nie widzisz. No ja kojarzę ta okładka, bo mnie nie zachęciła, ale to było, nie ważne. Dobra. Okej. Okay. Jakieś honorable mentions? Jakieś tam wyróżnienia? Coś, co się... No, mogę tylko jest... Abyss powiedzieć, nic więcej. Jedno słowo, Abyss. Abyss. Widzimy z okiem. Made in Abyss. Teraz co, Patryk, ty? Dobra, czyli teraz moja kolej. Na piątym miejscu jest któryś tam sezon Haikyuu, nie ten co teraz by, bo nie widziałem go, ale chyba w styczniu był. To the top coś tam. No. No, to the top. Na czwartym miejscu jest Runaway No Arate. Czyli też Znaczy, no ja tam nie oczekiwał jakiegoś romansu, to była namiastka romansu, jaką mogą w ogóle być, bo tam chyba nic romantycznego nie było w tym sezonie. A tam w ogóle nie romansy by nie oczekiwał, tylko wydostał, że kawy do posady osobno i fajnie wszystko zagrało, nie? Na trzecim miejscu jest Kaminoto, oczywiście Tower of God. Tower of God. Na drugim miejscu jest Re:Zero. No i oczywiście co? Najpierw jest slime. Trochę dero? Nie, no ile dałeś? 6 przecież. No wiem, czy... Nie, na pierwszym miejscu jest ID Invaded. To się spodziewałem, że to dość, ale ja tego nie widział. Że chciał nawet obejrzeć przed końcem roku, ale... Mi się to w chuj podobało. Chciałbym, że pierwsze dnie mogą wytrwać. Nie no, ja po prostu... Powiem ci, pierwszy ep był najgorszy. No. Ale ja nie zachęcam, ale... To był no, ten, Psychopass, nie? Stwierdzam fakt. No, to chodzi tylko. Psychopass niekoniecznie. Mi się kojarzy raport mniejszości z czymś tam. Kurwa, też się szybko przylecił, że... No co ja mam powiedzieć? Ostatnio mieliśmy dłuższa... dłuższa dyskusja o tym z Re:Zero i tak dalej, więc... No ja, ale co powiedz jeszcze raz coś tam o Haikyuu?
Już powiedział. No tak to szybko przeleciał. Ale co nie słuchasz, no kurwa. No ja, ale jakby zawsze coś pokazywał, a teraz... Runaway no warate, czy tam... Warate no... i kamino tu. Rezero i ID. No, ale każdy miał podpadanie. Jedynie było ID chyba, invaded było, no i te HiQ, a tak reszta. No, reszta to tak już to było. Czy honorable mentions jakieś były? A mogę powiedzieć, no ten, nie? Czyścił kibli. Honorable, to jest nie każdy na paca, nie hańbi. To jest w ogóle... I nie pamiętam więcej, więc nie były tak ważne. To jest w ogóle jedna seria, o której wszyscy zapomnieli i mnie jest smutno. Dobra, no to koniec. To jest teraz, teraz ja, nie? No, ja. Tak by wynikało. Na piątym miejscu dałem Rental Girlfriend. No i tutaj takie rzeczy mi spodobało się. Na czwartym miejscu seria, o której wszyscy zapomnieli. I Shizuku, czy ktoś nazywał Reviewers. Co? Bo nie, to mi to było wiesz... Tak, Reviewers. O takich tych... To o co tam... Te no. Nikt, no. Nikt nie zapomniał. Czy ja nie zapomniał? Każdy chciał zapomnieć. Ale... mnie to seria z wszystkich, które były w tym roku, ona mnie najbardziej rozbawiła. Dlatego mnie jest, najbardziej zaskoczyła. Dlatego jest na czwartym miejscu. Dla mnie były takie niektóre już niesmaczne te odcinki, jak żeśmy rozmawiali, ale ogólnie... Motyw i no była prześmieszna kurde. Mnie naprawdę rozśmieszyła, a jak coś mnie rozśmieszy, to to musi być na tej liście. Nudziła. Na trzecim miejscu jest Tower of God. Mimo wszystko, mimo pewnego rozczarowania, to jednak i tak była jedna z najlepszych serii w tym roku. Oryginalność i tak szczerze mówiąc zaciekawiła mnie, że z chęcią obejrzę, dajesz dalszy ciąg, coś tam stanie i tak dalej. Na drugim miejscu dałem drugi sezon Kagui. Nikt tego wcześniej nie wspomniał. Nie, nie, nikt też nie wspomniał. Mnie no. Zaskoczył teraz, myślałem, że chciał być ciebie na pierwszym. Przecież ja wiem, aha. Zaskoczyło cię, że na drugim. Musiał być na pierwszym, no, tak, nie, no to też była dobra seria, gorsza od pierwszej, bo mniej pośmiechujków, ale jak już były pośmiechujki, to kurwa beka na całej na linii. Ale było też dużo takich bardziej dramatycznych cysłowiu. No, te inukami, no i to tak nie do końca mi się podobało. To miało być pośmiechuje do końca, no ale... Ale generalnie na drugie miejsce i na pierwszym miejscu, nie wiem, tylko i zaskoczę, Dorohedoro. Ja tej serii nie widziałem, jak ona wyszła na bieżąco, ale później żeście mnie zachęcili. I będę sobie, ty też, ja pamiętam, twoje sobie mówię, że to jest kurwa seria roku, że seria roku. Ja sobie to później, bo to później na Netflixie było, więc tak obejrzałem i mnie też naprawdę mega zaskoczyło. Największy minus tej serii jest taki, że ona kurwa nie ma końca. No. To mnie w chuj kurwa rozczarowało, ale poza tym, to chyba nawet Patryk mówił, że to jest seria, która tak się zaczyna, że kurwa nie wiem o co chodzi, ale to się wszystko zlepia w jakiś taki sensowny świat i to mi się bardzo podobało. To była taka czysta groteska, ale w pewnych ramach takiego dobrze wykreowanego świata. To jest kurwa magowe, to jest wszystko tam tak kurwa porysowane, tego brutalne. No. Minus, że nie ma fajnych dziewuszek, nie to jest ten problem. A czy w sensie takie wiesz, jak chodzimy bardziej urodziwe. Nie ma takich dziewuszek, to też się bardzo podobało, że były takie brzydkie baby. Ktoś wspomniał, że tam praktycznie same te baby były takie brzydkie. Przez ogóle ta cała kreska jest taka dosyć niezbytko i brzydko. Tego ten chyba to jest twój wymiar chyba, nie? Czy to chyba się źle? No, z elementami. To chyba było 3D robione, nie? Nie, ale naprawdę ta seria mnie bardzo cieszy. Chyba mieszanka była. Tak mi się kojarzy, chociaż kurwa nie wiem. W sumie jeśli chodzi o wyróżnienia, to w sumie też bym wyróżnił ten trzeci film Abyssa, to był chyba najlepszy film w tym roku. Ja 3D. W sumie co tam jeszcze można wyróżnić? Nie, chyba nic. coś jeszcze. Tak naprawdę ciężko miałem skonstruować nawet te top 5, bo praktycznie z tych, które wymieniłem, to 8 dałem jedynie Dorohedoro i Kagui, a cała reszta to były 7, nie? Więc to też nie jest tak jak w tamtym roku, gdzie rzeczywiście miałem więcej tych rzeczy i tam rzeczywiście były serie jak... Tam się na przykład w mojej top 5, jak pamiętam, się nie znalazł jakiś na przykład Dr. Stone, czy coś, czy się znalazł, czy Wikingowie się nie znalazł, już nie pamiętam tego, trzeba było przesłuchać. Ale Jajba była na przykład. No ale Jajba to był już tam masko też to was, także... Winlandko Saga wtedy jeszcze był. No ja pamiętam, że któryś, że Stone albo Winlanda mi się nie załapała na top 5, bo były lepsze serie, tylko nie pamiętam co, chyba Stone mi się nie załapała. To potem najgorzej, bo to musi wybierać. No i no właśnie wiem, nie umiem teraz przypomnieć co się nie załapało, nie? Ale na pewno też Kaguję dałem wysoko w tamtym roku i ten, i Jajbę, nie? Dobra, no to globalne top 5 od najniższego miejsca. Nie, możesz zapisać jak chcesz, bo to za dobrze. Sześcioma punktami na piątym miejscu Runway de Waratte. Na czwartym miejscu z 7 punktami Rezero. I teraz jakby drugie, trzecie miejsce to jest jakby ex aequo, ma tyle samo punktów. Kto dał Rezero?
Patryk i ktoś tam. Na drugim jakby trzecim miejscu jest Exequo, więc powiedzmy drugie, trzecie oba mają. To jest Kanoja z 8 punktami, czyli Rental Girlfriend i Kamino Tou też z 8 punktami. No i na pierwszym miejscu Dorohedoro. Dorohedoro! Z 15. Dorohedoro, powiem wam, że? To jest top 5 serii. No takie no właśnie, powiedzmy zgadza, nie widziałem tego Dorohedoro. Jeszcze te dwie serie, co są na drugim, ja bym jednak jeszcze zagłosował, kto chce na drugim miejscu. To, a to chce tam. Czyli co, Kanojo i Kamino Tou. No. Ja niestety Kanojo nie widziałem, więc nie mogę się głosować. A kto widział Kanojo? A ja widział Kanojo. No to zagłosujmy albo to. Tak. To kto chce. Ja wiadomo, że głosuję na Kanojo. No to ty Kanojo, kto chce wyżej cenisz Kanojo? Czy Gal Tower of God? Nie, Kanojo. No kurwa, ja cenię wyżej Tower of God. No ja też. No to kurwa, nie wiem. Ale ty nie widziałeś Kanojo. Nie widziałem Kanojo. To jak wygrywa Tower of God. Widziałeś Tower of God? Widziałem. No to Tower of God. Smutne zwycięstwo. Ale jak żeś powiedział remis? Jaki remis? No nie, bo jest drugie i trzecie miejsce. Teraz żeśmy głosowali, co ma być na drugim miejscu. No Tower je powiedział Tower of God. No, ale są dwa Towery i dwa Kanojo. No. Ty chciałeś Kanojo? Aha, bo ja myślę, że Tower. Okej, okay, dobra, już wiem. Ale jako, że ten... Ja źle usłyszałeś. Sebek widział tylko Tower of God, więc... Dobra, bo ja usłyszę jego głos inaczej, dlatego. No więc powiedzmy, że Tower of God jest drugie, jak Kanojo jest. No, dobra. Dobra. Co było czwarte? Rezero. Kiedy jakoś tak... W tamtym roku przy tej topce czułem takie emocje, to były no naprawdę... No bo kurwa, były dobre anime, ja mówiłem, że jest gówno. To były dobre serie. Tu są kurwa gówna, no tu były, mówię wam, mi się jedyne co mi się naprawdę podobało jest Kanojo, reszta dałem kurwa... Wydałeś. Nie no, mi się te podobały, co tak mi udaliście, no ale... Na serio. Dobra, usuwam to i przechodzimy do... Dorohedoro, puścisz ten Dorohedoro. Minus top 5. To jest Dorohedoro. Rozczarowania, tak? Niby wygrało. A co, lecimy tą samą kolejną? Wiesz, nie, to mi się, ciebie to się podobało. Od najmniejszego rozczarowania do największego. Dobra. Znaczy od najmniejszego, jakby najmniejszego rozczarowania. Tak. Zauważ, że to jest 7. Dobra. My dali 7, czyli wspólną cenę jest 7, czyli nie było aż tak super. Ale co, nie ma 8. No ale to tylko tyś głosował Sepkiem. No bo ja w ogóle nie głosowałem. No. Ciekawe ile jadło, nie pamiętam. 6 albo 7, 8. No, to tak 6. Gdzie nie było wtedy? Dobra, teraz 5 najgorszych, zaczynam od najmniej najgorszego. Znaczy to są rozczarowania. Pierwsza rzecz, co mnie rozczarowała, to był czwarty sezon Boku no Hero, który no, opierał się w dużej mierze o, kurwa, a, coś tym jest. O taką tą wywóżkę, czy co tam było, nie? Tam, no nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że mnie to ogólnie rozczarowało. Nie było szału. Czwarta seria to jest taką mało znaną, chyba nie wiem, czy ktoś z was inny to widział. To był ten Eizouken, coś tam, to było o takich trzech laskach, co robiły takie anime. Myślałem, że to będzie ciekawsze, a się okazało takie... To była taka dziwna kreska. No, jedyne co mi się podobała ta grafika, ale ogólnie rozczarowałem się, to będzie ciekawe. Nudne było. No, bo po prostu nudne. Potem tutaj wiem, że ktoś to dał w top 5, a właśnie ja to dał w zawodach, bo ja myślałem, że to będzie lepsze, ale ta końcówka mnie tak wkurwiła, że musiałem to tu dać i to się nazywa to Yesterday No Tamte. Bo tam było, pamiętacie, to był ten moment w anime, że oni na samym końcu oni się siedli na ławce i kurwa Elo. Elo i poszedł na przystanek, a tam już czekała druga kurwa, żeby się nadzieć na pałę kurwa. Więc jakby ta końcówka tak zawiodła, ja mówię, kurwa, no nie, no tak nie można wiedzieć. Bo ja pamiętam, ja tam myślę, że tam będzie chyba 13, chyba tam było 10 czy 11, coś jakiegoś innego było, nie? To masz tam może male otwarte? Ci tak, żeby ci ciekawostka. W Mandze na końcu to oni się łączą na przystanku, na przystanku metra. Bo zapomniałem. I ona akurat mówi jednemu kolesiowi z jej trójkąta, że to nic nie wyjdzie. I on idzie i on się mija z tym jej trójkątem, już ten główny bohater, że się mijają z tym tą drugą miłością. I on robi to samo co w anime, praktycznie tylko na stacji metra, więc. No, ma sens. I jeszcze trzeci do niej dzwoni, jej trzeci... Trzeci wybór, że... Tylko, że on kochał własną siostrę mocno. I on do niej mówi, i jego siostra miała jakiś wypadek, i jej ojciec... nie, przepraszam. No, to była przeszywana siostra. I ona w śpiączce. I miała innego ojca. Nie, i w każdym razie ona to by było dobre do niego akurat. Idziesz, albo idziesz mnie pocieszać, albo idziesz do tej swojej, co z głównym bohaterem. I on wybrał tą siostrę. I wtedy wyszedł na scenę ten główny bohater spośród, wyłonił się spod tej kupy
chłopów. Tak to bym ja. Wiesz, i wygrał on. Tak, to była. To no ale to, a co się stało z tą nauczycielką? Ja nawet nie śledziłem jej, bo ją gówno mi obchodziła. Nie lubiałem jej. Też miały trójkąty, też coś tam. Ten chłopak z akademika miał w chuj trójkątów. Tam bzyka na prawo i lewo, można powiedzieć. No nie. Dobra, i zostałem jeszcze dwie te jakby największe wyróżnienia jeszcze na drugim jakby miejscu wśród tych jakby znaczy nie wyróżnień na zawodów. Jest taka seria, co była o takich, to się nazywa Rikei, Gakkoi, coś tam, to jest o takich dwóch takich pseudonaukowcach, co tam odkrywali miłość. A to? Ja liczyłem, że to będzie ciekawe, takie zabawne, co kolorowo, takie miałkie, co dalej w las tym. Mi się tylko ta Kanada podobała i tej miny. No to obejrzał, ale już tak na końcu zrobił z niesmakiem. No i największy zawód tego roku, mi się wydaje, że z mojej strony zasłużenie, seria, która się stała karykaturą samej siebie, kurwa, bo jakieś inne studio to robiło. Nanatsu no Taizai, kurwa. Co żem tam widział, kurwa, te mordy, kurwa. Te kurwa slide showy, co się działy w tej surwa serii, to ja myślałem, że kurwa oni PowerPointa kurwa zapuścili na tych kurwa najlepszych. Dobrze się o tym przypomniał, bo kurwa powiem ci szczerze, że to było. To jest taki zawód, że mnie to wyrzucił w pamięci. No właśnie, dlatego mnie to tak zawiodło, że musiałem dać na pierwsze miejsce i to jest zawód roku. Ale to też się nie jakby. Dziwi, ja uwielbiam ta seria, kurwa, stała się pojawiona. Bo przeważnie jak ktoś się zawiedzie, to już długo w pamięci. Ja, ale jakby... ja to widział już po włosach i byście dlatego mnie tak zdjęcili, że to patrzył taki kurwa... Nie. Zawiedziony. Ja powiem szczerze, żebym mógł to sobie też dodać do listy, ale nie dodam tego, bo jakby wyleciało mi z głowy, więc walić. A właśnie, a tu też jest punktacja. Nie, tak, no tak samo dają. Bo ja nie mam pełnego zestawu. Nie, tutaj żeśmy punktacji nie robili. Jak się zauważyliśmy ostatnio. Nie, ja też nie pamiętam. Nie, tylko to pokryśmy liczyli. No dobra, no to... Ale, no, a czy to może być na zasadzie jeden punkt, ja nie? Tak na piszę, jakby zaraz ja wymieniony tytuł. Ja tak piszę punkty, a potem zobaczę, co mi wyjdzie. No. Aha. Czyli jak na przykład ktoś ma cztery tytuły, to jakby omijał niższe punkty i został tylko wyższe. No, zlecał dwa. No. To musiałem powiedzieć na początku, ile macie tych tytułów. No, to ja ci na przykład powiem od razu czwarte miejsce, albo na takiej zasadzie. No. Ja mam 5 standardowo. No to dajesz. Ja nie mam. Tylko powiem tak, piąte miejsce to wciśnięte tak, bo wciśnięte, bo chcę wydać trochę żalu z siebie, wyrzucić. Chcę kogoś hejtować tutaj obecnego kutwa. Chcę mu naczaskać kibłem po deklu. Piąte miejsce, żeby się odbić za zeszły rok, za to by się ze mnie śmiał, no to raz się pośmiesz kogoś innego. Czyli piąte miejsce dla Kyojin Zoku no Hanayome. Za tytanka, Olek, przez siebie kutwa, wiesz? Ja ci powiem, cię wziąć, czaskać po deku to mało. Przychodzi ci Olek, zaczyna ci pieprzyć o tym anime. To jest kurwa drama. I mówi, że to zmienia percepcję, że to po prostu zmienił percepcja, potem patrzy na świat po prostu. Nie nazwałbym tego anime, bardziej. Tak, i wiesz, ale Olek ci przychodzi, mówi, że potem już patrzysz na świat po prostu innymi oczami, po prostu wszystko się zmienia. Okej, Olek, ja to oglądam, ty też to oglądasz, okej, zobaczymy to razem. Potem Olek ci mówi, dobra, wezmę to, zobaczę całe, ocenimy, damy 10 na 10, potem nas wywalą z podcastu, nie będziemy musieli tutaj przyjeżdżać. Co robi Olek, nie ogląda, musimy siedzieć na podcaście i dzisiaj będziesz. No, to było kurwa rozczarowanie. Ja jestem rozczarowaniem w roku sobie, żeby nie było, już mnie tam Olek. Jesteś tylko na piąte miejsce. Trzeba nowe kategorie zrobić, ludzie, anime i tak dalej. By się im udało strollować, bo my tego nie widzieli. No, ale ty czy ten dzień go dostępny, ja się to słowo wywoził, bo to ja to patrzeć. Ja strumowałem sobie dwa razy, nakręcając go na ten i to nie robiąc tego samego, no, co obiecaliśmy. Jest. A, no, pisz mnie, to ja zasłużyłem, by być na tej liście. Dalej. Dobra, więc na czwartym miejscu to będzie kontynuacja Owki. Powiem szczerze, ja wychodzę z założenia, że nawet jak coś jest gównem, to nawet z tego gówna można jakiś tam bić ukręcić. Nawet jeżeli ten bić się rozleci, kurwa, to kurwa, co to za gówno by musiało być? Takie no może twarde. Chyba koński jest, kurwa, z sianem jeszcze. Nie, no po prostu Owka była średnio, nie znam bazowej wersji Patrick Row, to się mu się podobało. Mniej więcej, bo mu się podobała tylko te technikalia. Michałowi zaczyna nie... Michał był gotowy, nie bardzo. Czyli czwarte miejsce dla Nekopary. Po prostu tak się rozczarowałem. Mi się podobało, ja? No dobra. Nie, mówiłeś, mi się rozchodzi o grę, o technikalia, wykonania. Bounciness. No, Bounciness. Wszyscy wiedzą Bounciness. No.
Boing. Po prostu myślałem, że coś tam z tego wydobę, no to po prostu taki nudny szajt, na który dali pieniądze, bez fabuły, bez w ogóle żadnego zainteresowania, no to i po prostu... Z tego największe zainteresowanie było, gdyby z tego zrobili, no po prostu hentaja, kurwa. No niekoniecznie. Nie, po prostu tam po prostu... To jest fanserwis do ludzi, którzy lubią takie, kurwa, nekomimi. Ale w tym ale grze chodziło... Ale owka była 100 razy lepsza według mnie nawet, nie? Chodzi o patrzenie na kotki, a jebanie to przy okazji. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce w takim razie, powrót po latach, nieudany. Nie wiem, co to jest. Madoka Record. Regularnie takie dźwięki tu są. Dla Madoki Record, czyli kontynuacji Mahou Shoujo Madoka Magica. Tu muszą krążyć, bo często tak jest. Na walizie bohaterów, tu łapią, niestety, to jest przy torgu, ten anime tam wjeżdżają. Nie podobało. Trzecie miejsce dla Madoki. Drugie miejsce. Nie wiem, pierwszy, po prostu liczyłem po drugim sezonie, to potem wszystko ustygło, nie liczyłem na dosyć mocną dramę, w trzecim sezonie niestety się rozczarowałem poniekąd, czyli drugie miejsce dla Yahari, trzeciego sezonu. Yahari Ore. Tak, Yahari Ore. Yahari Ore. Niestety. Plus za wybór, plus za zakończenie, plus za parę fajnych scen, ale po prostu spodziewałem się czegoś lepszego jako tako. Zawód roku, więc seria może staczała się coś, czy ma jakiś tam poziom średni czy coś, ale to co zrobili w ostatnim arku, to jest poza się Boże, czyli pierwsze miejsce dla całą alicyzacja. Były oczekiwania, tak? Nie, po prostu wiesz jak... Pierwszy sezon był spoko, drugi mi się bardziej podobał, potem niby sezon, po prostu poziom potem był średni, to się jakoś trzymało, ale... U mnie nie było oczekiwań, bo sało ssało. No wiem, ale potrafię jakieś duszki dodawać, jakieś power-upy z tego potem i... Wypluj to słowo. Wypluj to słowo, bo się zesrzesz jeszcze. No już nie chcę. Kurwa, po prostu... No. Tylko wazeraka posezonowa, kurwa. Gadałem, jak że miał być lekko strawna pizza, czy kurwa, właśnie źle, miała być ciężko strawna. No po prostu nie, no po prostu przesadzili w tym ostatnim sezonie i cało i tyle, nie? Ale mam jeszcze dwa wyróżnienia do rozczarowań. Kojarzysz mnie się z takim uczniem, co kurwa zadanie domowe i jeszcze kurwa, jeszcze coś tam dodatkowo rozwiązał, dodatkowe kurwa te. Ja miałem kinówki, dlatego tam wściekną za te kinówki po prostu serię TV po prostu. Dobrze, zobaczymy. Tutaj pozdrowienia za Krzysia, wiernego widza. Więc tak. To byłoby ogólnie drugie miejsce, to byłoby dla Shinkaia, kinówki, ten Kinoko. O właśnie, Shinkai, żeś nie sobie potrafił przypomnieć. Co to jest? Pokaż nam. To było o pogodynce dziewczynie, co mogła po prostu pływać na pogodę. Ty tego nie widziałeś. Jest tam po prostu... Wysoko tam na jakieś miejsce. Co? Nie no, bo to dosyć wysoko średnio, ponad 8, chyba 8,5, coś koło tego, ale po prostu się rozczarowałem. Po FIFA fajnie, w grafikę wszystko jest ok, tylko w fabuła pojawia się jakiś tam wątek, nie będę mówił dokładnie o co, tylko potem ten wątek schodzi na drugi plan, w ogóle jest tylko w tle zaznaczony. I potem niby tam jest drama, romans, coś w tym stylu, ale to klasa niżej niż Kimi no Nawa, nie? Po prostu chyba jego drugie najgorsze dzieło chyba mi się wydaje. Ale on jest pisarzem? Czy to nie, teraz mówię o typowym anime. O filmach jego. Anime? Ale się pytam, czy on jest pisarzem, bo go dość zawód. No bo wiesz, że graficznie może być przepiękny, ale go nie ma pisarzem, on jest reżyserem, no to wiesz. Nie, jest sprzedaż chujowy, to jest pustego samo anime. Ale wiesz, po prostu mi tam wiem jego... Ale to nie wiesz, czy on jest pisarzem. Nie, tego ci... To kim on jest? Nie wiem, na pewno za reżyserię odpowiadam, nie? Coś z tym. Właśnie, więc jak jest chujowy ten scenariusz, no to... Tak, ja wiem, tylko po prostu, wiesz, jak... Tam na przykład w tym Kimi no Na były zwroty akcji, powiedzmy... A to jest chyba na podstawie książki, nie? Czy to jest manga? A to nie przypadkiem nie jest to oryginalne, coś ci kończę, że... Wpiszmy. Ten Kinoko. Oczywiście tam była premiera kinowa w zeszłym roku, ale w tym roku to wyszło na Blu-rayu. A zobacz ten film. A nie. A co to kurwa jest? O kurwa. To coś źle wpisał, nie? Jak to się pisze? Pisałeś to, co chciałeś. Co
Sadomaso. To co serduszko ci chciało wpisać? Familię. Restaurant. Co się skończy? No, no je tam memory. O kurwa, fan materiał. Ma... Co, small? Fucker mother. Okej, to kurwa. Nie wiem, co numer 8. Dziesiątka to już jest dobra. Ha, no fucker mother. Mother and son hope. A to nie było imię Niwa? Niwa, nie? Niwa chyba. Kotonoha no Niwa. No to jest też jego film, ale to jest dosyć stary. No, to są te. Jak to się nazywało? W tym parku. Kiminowa. A to było osobno. O tym szewcu? Ja. A, o szewcu. To bo nie, to on to robi te buciki robi, nie? Buciki. No. Na Shinkaya to będzie jego bośka. Z grzyba. Nie, to jest na podstawie... Grzybny, to jest akurat light novel. To jest akurat light novel. No ale to co ty żeś powiedział, pokaż to, bo kurwa. Ten Pinoko. Czyli dziewczyna... Pogodynka, o. Pogodynka, no. Jakiś pogodynka. Ten Pinoko. Ale było... Mi po prostu mnie po prostu oszarowało, bo powiem szczerze, po tym Kimino miałem takie większe... O, ja to mam plan to watch, te. Myślę, że to jest lepsze niż Kimino. Nie, wady według mnie po prostu jest gorsza. Ten Kimino mała dałem 8, a tu dałem 5. Ile to dali? A to jest Move? To jest Move, tak. A jak pogodynka? Myślę, że to jest o takich dzieciakach, kurwa. Ale kurwa, nie kojarzę tego. Tynki to jest pogoda, a Koto jest dziewczyna. 8-4, czemu ja tego nie mam? A, to trzeba było mówić ten tytuł, ten angielski kojarza. A nie, to fakt. Weathering with you. I to leży na dysku od kurwa pół roku. Weathering. Nie watering. Co? Weathering? Nie, to nie jest to. A co będzie watering? Znaczy, bo razem podlewamy, bo było watering. Weathering with you. No. Podlewamy razem. Czemu ja to nie Watering with you Volume 1, czyli to jest na podstawie. Ja tu pisze oryginał, chyba że potem wyszło. Jedna fajna scena mi się podobała. Jedna fajna scena jest dosyć śmieszna, tak? To po prostu się przejechałem dosyć. A na pierwszym miejscu. A czy na wyrównienia. Gdyby nie było tych wyrównień, to na pierwszym miejscu to byłaby. Ale że zmieszał, kurwa, ale zmieszał. No, to byłaby kinówka Violetki Evergarden. Ale co znaczy? Nie było tej kinówki jeszcze, ale nie wyszło. Ale nie, chodzi ta wcześniejsza. To znaczy, mi co? To była kinówka, to było jakieś gówno. Ale półtora godzinne. To było jakieś owo chyba. To było EN, coś tam. Kurwa, znaczy, mi nawet... co oznaczają wyróżnienia. No nie wiem, ja się nic się znaczy. Co to znaczy? Chcesz się wygadać. No to jest bardziej ja się wygadać. Nie, to jest honorable mentions, tak jak masz podium i potem... On jeszcze zrobił podium. To by było właśnie na pierwszym, na drugim miejscu, gdyby nie te serie TV po prostu. Chyba, że zazwyczaj nie zajdzie jakich wygadanych. No. I Waletka po prostu rozczarowała liczbę na chwilę. No, tak powiem. Na myśl, czy spacja wa, tak to się bliżej. No. A tak odkryliśmy jakieś dziwne rzeczy. Aha, a nie Niła jednak. Nowa. Co to było, kliknij to? To było o tej głuchej dziewczynce? Nie, to jest o tym, że tam... To mi na mnie się świat to rozdupiło, nie? Czy jakieś na meteory? Mnie się ciałami, no. Meteory? Metą. Meteory. Nie, mam to w plan tułacz. To? Your name, kurwa. Nała. Kimna Nała. No! Właśnie, to oczywiście. A to było to, że, tak, że to była jakaś taka różnica czasu i coś tam na telefonie kliknął? Tak, to jest to. Tak. Niby pisze o oryginalnym. Dobra. No dobrze. To jest wyszarowania? Nie! Nie, my po prostu tego Shinkaya tam oglądali. Co tam jeszcze stworzył ten reżyser. Już skończyłem, ale on różne rzeczy robił. Ale chcesz coś powiedzieć, czy... Mam trzy. Masz trzy. Chyba ci wypiero. Projekczki, no. Let's go. Producer script. Znaczy od tyłu, Evergarden, kinówka. Dlatego, że... Ale to nie jest ta kinówka, to jest kurwa popierdyła, mówię wam, te kinówki jeszcze nie ale ma. Ale mogę go rozczarować, co? No rozczarował. Ale tam jest napisane jako mówi. Nie, mówi. Rozczarował go ten Rika. Patryk, piszesz, no? Ja to... Ale wy mówicie o tym, co nam robisz w jakiej żeńskiej szkole i takiej kurwa, jakieś takie pojebane dziełusy. Ja się poprawię, to popierdół. To nie jest kontynuacja, to jest taki spin-off. 2019. To jest to, niżej. Lelelela Evergarden. No, to wyszło z biuro. No, ale to ma 8-4, kurwa! No, to chuj, że popierdła. Ja w ogóle po tym obrazku myślę, że ta dziewuszka to nie ma rąk. Dlatego nie może pisać. Kurwa, tam nie żadnych... To ja nie mam go disgusting. Same inwalidy, kurwa. To było... Ona nie ma godności. Seria TV była fajna, potem była Owka. Jak ona tam była, sama miała tą piosenkę napisać do tej... Może ojcze sam. To było dosyć dobre. A tutaj to było, kurde. A gdzie to było, że taką dziewuszkę miała takie, co na chce zostać listonoszem? Też? To jest tutaj, to była ta druga część tego. No, ale tam rzeczywiście coś się kurwa działo. Coś kurwa popytało. Ja kojarzę, że było w górę serii. To było nuda. Dziewuszka listonosz, taka mała dziewczynka?
Nie, że była w takiej poczcie. No co, że była w poczcie? No, ale to tam była jeszcze bardziej. Dobra, no Evergarden. Połączmy nasze pierścienia i naprawmy ten świat. Dobra, Okami-san wa Taberatai. Kto wie, co to jest? Tabetai? Taberatai. To co, żeśmy dali ósemkę, ten hentai? Mm. To czemu żeś go kurwa do rozczarowania? Widziałem go później. I on był moim rozczarowaniem. Kto? Wilczycy! To fajnie było! Wilczycy. Nie, Leto, kurwa. Okami-san to jest nie, Wilczyca. To było to, co to jest nauczyciel był taki. Wilczyca chce coś zjeść. O WF-iście przechodzili tytuły tłumaczy. Mi się podobało. Tłumacza tytuł. Nie podobało mi się to, że było za krótkie. Rozczarowało go. To mnie rozczarowało. Rozczarowałem go ilość odcinków. Fuck the logic, nie? Poprawiasz mnie, dobrze, dobrze. Glepnir. Glepnir był rozczarowaniem, bo nie będzie drugiego sezonu. Bo nie będzie, bo zrobili popierdółkę z tego, co mieli zrobić coś ciekawego. A skąd wie, że nie będzie drugiego? No bo końcówka, jak już seria poleci tak, że w trzy odcinki wpierdalają wszystko. Ale to jak najwięcej mangi, żeby zaciekawić. To jest koniec, znaczy koniec. Nie na razie koniec. Może potem się może im odwiedzieć, tak, nie? Ale... Możemy się odwiedzieć, ale w 95% nie. Okay. Glepnir, okay. Rest in peace. Czyli u ciebie to jest koniec? To już koniec. I teraz jest ode mnie pytanie. Powiedzcie mi, te punkty będą miały jakieś znaczenie? Nie, czy na razie tak sobie wpisujesz do jaj? Na razie wyjdzie, co mi wyjdzie. Ale coś wyjdzie. Czyli, wyjdzie nawet na moje informacje, a nikogo to nie interesuje. Bo u mnie rozczarowania są różnych poziomach, są różne tematyczne rozczarowania. I się zastanawiam, jakie podzielić. Jakieś inne rozczarowania. Mnie interesuje taka główna lista, no nie wiem, co to jest. Ja, ale na przykład mam rozczarowanie, powiedzmy, że świat wykreował jakąś baję, że jest super, a mnie rozczarowała, nie? No dobra. Jest na przykład takie, że wyście mi wykreowali jakąś baję, że będzie super, a mnie rozczarowała. No dobra, no ale, ale możesz mi to podać w prostu w gradacji od najmniejszego rozczarowania. Właśnie się zastanawiam, jak to zgradać, mogę was wkurwić, a mogę was na przykład nie wkurwić. O, właśnie, w lej. Dobra, okej, okay, to tak zróbmy. To najpierw... Ile masz tych rzeczy? No, z pięć chyba. Pięć, a... Ja wiem, że jesteś, że ta Kanojo kurwa na pierwszym miejscu. No, a tego się pytam, czy was skurwi, czy nie? Bo ja, będzie śmiesznie, będzie śmiesznie. Ja to wiem. Nie wszyscy przygotują palce. No to tak. Z racji, że można nominować osoby. Tak, najbardziej. To ja nominuję naszego premiera Mateusza Morawieckiego, żeby spierdolił. Nie. Z obecnych tutaj. Mów te pięć. A czy no tak bez Mateuszka to cztery w takim razie. Aha, no to było no. No? To nie pisze tego. Już to doje. Już to teraz przeciwko wpisał. Doje. To było żałosne. Content. Teraz cię będę musiał dopisać do rozczarowania. Możesz napisać, że lista Patryka pana mi rozczarowała. Chciałem wpisać ciebie, ale teraz to nie wiem, że... To w takim razie na czwartym miejscu będzie The God of High School. Bo że się dużo spodziewał po drugim najlepszym hicie niby z tych webtoonów. Mhm. Bo Tower of God było zajebiste, a to się okazało być gówniane. Gubbo. Super Saiyajin. Trzecie miejsce będzie miało Uzaki-chan. Gdzie coś po tym spodziewało? Po tych wszystkich memach. Co żeś mi podsyłał i co w internecie ludzie trąbili, to było totalne gówno, nudne, no. Jak flaki z olejem. Scena w czerwach okien. Miejsce numer dwa. Dobrze go na mnie? Ja. Drugie miejsce według gówniości. Według rzadkiej kupy. Jest Rental Kanojo. O kurde, to już mi zadziwił tego. Bo to w sumie bardzo mocno Jabol to promował. Ja promowałem i dalej promuję. A pierwsze, żeby ciebie wkurwić, to będzie Kaguya. No, dalej, kurwa. Kaguya, przecież kurwa to była dobra seria, dobra bajka, kurwa. Patryk, uważaj na siebie. I tyle, no. Te rozczarowania się ciekawie kształtują, nie ma ani jednego powtórzenia, kurwa. Będzie. No i tyle, no. Co mogę powiedzieć? To było bardziej takie na złość robione, bo tam Richtig to wiedział, że to będzie gówno wszystko, więc...
Ja na piątym miejscu mam pana Rafała za to, że nie widział w Winterze żadnej tej, żadnej bańki. No dobrze, wspaniale. No. A nie, nie ma napisane. Na czwartym miejscu to w sumie też Boku no Hero Academia. Ten czwarty sezon był tak kurwa żałosny. Wszystkie inne, to dla mnie to, ta seria nigdy nie była super, ale jakoś mi utrzymywała przy ekranie. A ta czwarta mi kurwa tak nudziło, że mi się tam zebrało chyba 6 odcinków kurwa i się nie chciało na to patrzeć. Ja się musiał kurwa zmuszać. To nie było fajne. Nie. Na trzecim miejscu takie te... jak to się nazywało? Te czarownicy. Madzio no Tabi Tabi, to już mówiłem na poprzednim podcaście. Ktoś przeżył. Dlaczego mnie rozczarowało? Na drugim miejscu The Flying to the Moon, czy te Tonika Kawaii, to kurwa, to mnie mega rozczarowało. Ale na pierwszym miejscu najbardziej mnie rozczarowało Gotów High School. Kurwa, też się potem spodziewałem czegoś lepszego. Kurwa, niekoniecznie hitu, ale nie takiego kurwa paździerza. No ja pierdolę. No to... tej całej układanki wynika kurwa wiele ex aequo. Znaczy nie, no wiadomo, no najgorsza seria to jest tak, najbardziej najgorsza jest God of High School według was, bo dwie osoby nominowały, to ma 7 punktów, a inne wszystkie ex aequo to jest Kaguya, Glepnin, Sao Alicyzacja i Nanatsu no Taizai. No nie no, my we dwóch tego Hero Academy przecież. A to inne 3 punkty zebrało. Więc no, powiem, że zdanie są podzielone, czyli patrzcie, ile nas zawiodło kurwa serii. Każdego prawie co innego, nie? To wiele mówi o tym sezonie, pamiętam, że w tamtym bardziej to było zbieżne, nie? Te takie zawody. No bo czasami to większej ilości. Było takie coś, co Jorub, tak kurwi o wszystkich. Jorub tak, niedobrze też mógł dać i te Nanatsu i tego Hiro, nie? Ale Rezero też mogłem dać w sumie. A pamiętam jeszcze, że ja widziałem po prostu R0 dwa razy, rozwidziałem po prostu co tydzień jeden odcinek i mi się nie podobało, a potem sobie zobaczyłem drugi raz podłożony i mi się podobało. Więc po prostu nie wiem, czy mi to inaczej to wchodzi, albo... Nie, zazwyczaj jest tak, że... Albo niekiedy... Nie, bo zauważyłem to u siebie... A wziąłeś stary? Ja. Ale przed oglądaniem nowego, czy... Też, przed. I pierwszy mi się bardziej podobał. Ale przed oglądaniem po tym jednym odcinku? Ja. Ja powiem tu szczerze, nie wiem, czy to wadki nie jest ze mną grane, bo niekiedy z niektórymi seriami, które kiedyś mi się nie podobały, były średnio, to za drugim razem mi się nie sobie patrzy. Tam mam prawie ze wszystkim. Nie wiem czemu. Na drugi raz po prostu niekiedy mi lepiej wchodzi. Mi trochę żal było, mogę zobaczyć tego razu przed zobaczeniem drugiej części. Ale już palicho. Miejmy nadzieję, że ten sanktuarium szybko skończy. Nawet ja w tym roku nawet nie potrafię wymienić żadnej piosenki, a w tamtym jakie były hity. Kurwa, te takie na. Albo te. Znaczy nie no, wiesz, wbrew pozorom, mimo że mnie Boku no Hero zawiodło, to mi się podobał ten opening chyba z tego sezonu. Pamiętam, że był taki energetyczny, mi się podobał. A nie, to mi się znowu podobał zgranie z obrazem, to ending tego Kamisamy. Wtedy mi się podobał zgranie z obrazem. No dobra, to co, jak podsumowujemy ten rok, no moim zdaniem bardzo słaby, bardzo. Nie, naprawdę nic, kurwa jak to tak dalej pójdzie, to ja nie wiem. Nie, 2021 już się zaczął z przytupem. A kurwa, to samo mówiliśmy. Ale masz Tytanów teraz. Nie, teraz masz masę kontynuacji, tam musi być coś dobrego. No kurwa, musisz zobaczyć. Masz i Murashi, co mi powiesz? A to nie jest kontynuacja, to jest kurwa, przez Ale zobaczymy chwilkę, na jaki mamy sezon teraz. Czyli teraz predykcje tak zwane. No, predictions. Jak ty w tym sezonie nie zobaczysz znowu nic, no to będzie rozczarowanie. Na razie się tak zapowiada. Dobra. To jak to nic? No zobacz co masz kurwa, same takie te... O, 9-7. Ale mnie osobiście to nie będziesz poczuł Galerta? 9-7. Ja lubię coś nowego. No. Nie lubię jak to kurwa 9-7? Mnie to też leci. Takie... Ale 9-7? No. Ale 0-7. 9-0-7, no 7. To kurwa jest różnica między 9-7 i 0-7. Ja myślałem, że kurwa pobił jakiś rekord. Ale patrz, co nie będziesz patrzył drugiego o tym sierocińcu Dr. Stone'a, Galerta. Co się może kurwa stać sierocińcu? Teraz będą przygody w lesie, kurwa. No to będą i masz patrzeć. Rezero, o tutaj pięcioraczka. Dr. Stone jest jeszcze. No, drugi sezon. Widzisz jakie same... Galert, kurwa. No Galert jest... Co tam jest dalej? Rezero. Rezero? No, nie no, od razu je. Kurwa, nie widział tego jednego sezonu. Myślę. Nie od razu. Czemu, ale ten... A co to jest te pięć dziewuszek? To mi się no, podoba. Pięcioraczki. No, nie jest to drugi sezon, czy... Trzeci chyba. Bo już kiedyś to było coś takiego. No ja, my go dalej. Ale już czekaliście, że tam wybrał jakoś, nie? No nie. Nie, w Madzie wybrał. My wybieramy. No właśnie, my wybieramy. Właśnie wybieramy.
A to Beastars o... Kurwa, Beastars. Tu masz twoje ulubione Hataraki Saibo. Look Horizon. Look Horizon, czy ci się podobał, nie? Kurwa, to są same hity. Mówiłem, kurwa. Ty skrolujesz, kurwa, i nie ma Google. Mówiłem, to nie chciał wierzyć, ale zjeść na dół. Rzeczywiście, to kurwa. Pana Natsu dalej, ja cię może się wróci do łask. Ale to jest widzisz taki isekaj, co dużo ludzi zachęca się ja do tego Mushou Tensei. Ja pierdolę, ale tu najebali, kurwa. Ale widzisz, ten Mushou Tensei też jest, to jest isekaj znowu i ponoć ludzie mówili, że fajny. Mushoku. O do chuja. Mushoku, to jest kurwa Mushoku? To jest pierwszy ponoć... To jest coś z jedzeniem związane. Kurwa, może wreszcie to, że kurwa ci twórcy anime posiedzieli w domu i się zawzięli do roboty przez ten koronawirus. Aha, Mushoku to jest jobless, kurwa. Ale ktoś mi o tym opowiadał, ty chyba Patryk też, nie? Co? O tym, kto mi o tym opowiadał? To jest ponoć pierwszy motyw śmierci i pojawienia się w świecie komputerowym, w mandze. Pierwszy jaki powstał, a potem wszystkie kolejne. W mandze? No, że pierwszy pomysł jaki powstał, tak kurwa. Czytałem w necie. Wygląda ciekawie, kurwa. Taki Cyborg. Czy to był pierwszy pomysł, który powstał w mandze, kurwa. Ataraku Saibo, kurwa, COVID edition. Dobry, COVID, kurwa. To jest dla Sepka, Yuru Kamp. Co ty? Kto to takie zrobił? A nie, jest to są, kurwa, na Yuru Kamp, to są burołazy. Nie, to było wtedy, było ty. To coś by się tak podobało, chyba. To było Antarktyda wtedy. To było na biegu. Przewijaj dalej, bo widzę, że nie ma źle. To jest isekaj? Te dami są gówna potem. To są widzisz. Kurwa, jakiś romans. To też jest romans tej Yakuhara. No, to jest nice. Kurwa, za dużo tego jest, kurwa. No ci godzą, 13 serii tu aż dobrze, pierdolę. Dobrze, że mamy lockdown. I tu są dwa te. To są też dwa isekaje. No ale kurwa, na chuj jeszcze jest to, że chuj obejrzysz w tym lockdownie, bo to co tydzień, kurwa, wychodzi. Patryk, najwyżej. Tu są też dwa jakieś isekaje. Oredake i ja myślę, że wydłużą. Mam nadzieję to. Ale ostatnio isekaje są gówniane, więc co ty kusisz isekajami? Isekaje mi się już przeżyły. Mogą być fajne. Dobra, co dalej? O, Cecko mnie ma! To w tym mają być. Kurwa, to tutaj... No. Ten sezon to może być czas powrotu do łask, kurwa. No wiem, że fajnie, toś nie chciał wierzyć, nie? Ale kurwa, zawsze my tak gadali, ale to nie było prawda. Ten jakiś dungeon. Kurwa. O, to jest... Strzelamy. To jest jakiś Yuri, kurwa. No na chuj z tym. Jest to Yuri. Siodziu, aj panie! Aj, kurwa, aj tam sobie. Bolca i trzeba. Właściwie Yuri to jest ordynarne lesbijstwo, a Siodziu A jest delikatne. No. No. Yuri kuma. Na przykład Yayoi to jest pedalstwo, takie stricte. Powiedziałem Shonen Ai. Dobra. A Shonen Ai to jest łagodne pedalstwo. Bez penetracji kakaowego oka. Następna seria, kurwa, Bongo. Ale nie, to już zjechali my, kurwa, wiecie, w aha, to jest jakiś niskie kurwa, stany denne. To jest jakiś parodia tam. X-Arm. To siatka. A nie wiem, czy wiecie, że Ewangelia skończyli. A ciebie się podobało, to jest Stray Dogs, nie? Bungu Stray Dogs. Nie, Ewangelia skończyli. Skończyli, w sensie co? Tu widzę jakieś coś. Muzyka, teraz Komena. Premiera w Chinach i potem pół roku. Hortensia Saga. Jest szansa, że będzie mocny content na następny podcast. Będzie dużo do dyskusji. Hortensia Saga. Tu się wydaje po obrazku interesujące z kreski, ale kurwa... No, trzeba się wziąć i to obejrzeć. Zobaczymy, jak się wypozycjonuje. Konio dziewuszki. Jurkuma! O, tu widzimy jakieś kurwa. A pewnie znowu ten hentai. No na pewno. W tym sezonie był jakiś taki hentai krótki? Dobrze, ja. No te gwiazda to nie jakby taki. Dobra, no, predykcje są kurwa nadwyżkowe. War Twitches! Inwestujcie w akcje anime. Ja. Prognoza A+. Szykuje się mocno na początku. A zobacz Springer. Zobaczymy. Zobacz wiosnę. No tam, pytanie, czy się nie będzie przesuwniana coś tam. O, akademia widzisz. Jakie są jakieś gówna, to nie moje. O kurde, no. Jeszcze konkretów. Co, Galert? Zaś kolejny Galert? Przecież nie. To jest jakiś kurwa spin-off, zaś Galert. Kolejny Galert. Dobra, to już. To już takie burzenie z fusu. Nie ma sensu iść tak daleko. No dokładnie. Szamanki. Kurwa, trzeba przeżyć i będziesz na to patrzeć. Szamanki. Sebastianie. Na co? Na to. O, na Naruto, o kurde. A co to jest? Sakra. Mulatka. Co? Co? No tam z mangi ogólnie, taki dosyć dużo memów z nimi. To jako pierdoła, no. No. Co tu dużo. Coś, a te Uzaki. Memiczne takie serie. Myślę, że styknie nasz podcast podsumowujący.
Żegnamy się na dzień. Wygraj najlepsi, przegraj najgorsi. Na ten rok by się przydało co weto. Co więcej powiedzieć, no. Tu powinno być weto. Jakie kurwa? Jakie weto? Na cały ten rok. Tak. No i co byś zrobił? Takie weto. Nie robię od nowa. To jest takie weto, jak ci ludzie, co szli na protest w sprawie aborcji. Pamiętasz o nich, nie? Przecież te weto służy do tego, żeby obniżyć ocenę, a nie żeby zrestartować głosowanie. Jutro zapomnisz o tym sezonie. No weto, żeby zerwać sejm. Kiedyś to weto było. Przyszedłeś, kurwa, opłacił cię jakiś, kurwa, Radziwiłł i ty ryczysz weto, a o kurwa, jedziemy do domu. Może zrobić tak jak w Stanach, znaczy filibuster, możesz się stanąć na ambonie i protestować, aż cię zdejmą siłą. Dobra, no to co, to kończymy, to dziękujemy za uwagę. Życzymy sobie i wam lepszego roku 2021. Do usłyszenia. Tak. Oby był. Do usłyszenia to takie kurwa... oby tylko, obyśmy jeszcze ludzkość istniała wtedy. Nie no, ale... Ja muszę... teraz karteczkę swoim top 5 idę nie. Oficjalnie spuścić w kiblu. Dobrze, ale zanim to uczynisz, to muszę powiedzieć, a że możliwe, tak, możliwe, że to będzie nasz ostatni podcast, więc od razu przygotujcie się nasi słuchacze, więc może tak być. Tych 10 wspaniałych. Włóżcie swoje ostatnie pieniążki w naszego Patronite'a. Otwartego na ostatnią chwilę. Od ponad roku nie ma suba. Nie możemy tak zarabiać. Nie. Tak się bawić. Musicie nas spojrzeć. To powinniśmy to na początku powiedzieć, bo teraz to nie dotrwa. Ale nie, no ja to powiedział na żarty. Nie wiem kiedy nie ma. Ale ja nawiązywał do tych takich lasek na Twitchu, co mówią, że tam kurwa od godziny nie ma suba, to za darmo kurwa pracuje. Nie widziałeś takich? Nie, ja nie oglądam takie patole, co ty? To jest wspaniałe. Ja patrzę dobre bajki, a nie takie patole. Ja tam dobre bajki. To ja sam powiedziałeś, że da być weto kurwa rokowi, a teraz mówisz dobre bajki kurwa. No ale ja ci powiedziałem, że z tego roku bajki. No to nie, co robisz w tym roku? Oglądałeś chujowe bajki? Oglądałem bajki z innych lat też. No to mogłeś poświęcić na co innego ten czas. No. Co chciałem powiedzieć? I to niekiedy były takie dobre bajki? Dobra, kończmy to. Dobra, podsumowując, elo, może się już nie spotkamy. No, elo, fajnie było. Zrobimy odgłos, jakbyśmy spadali do jaskini i tylko wy możecie nas uratować poprzez suba i Patronite'a. Teraz zrób ten odgłos. Jak taki jeż polarny. Nie. Jeż polarny robi tak. Bo mu zimno, kurwa. Kurwa, kogoś wygrzmucili w tej jaskini. Powiedział coś, pokazuje taki filmik, że kurwa, se skłaczy, szukali w lesie i tak. Dobra, kończymy. Tak, na razie. No, czymcie się. Na razie.